Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Tym razem mamy krótki przerywnik po poprzednim filmie. Te przerywniki nie są nagrywane przeze mnie, bo jakby z tamtego menu po prostu wychodzę, a przerywnik jest zaraz po misji, nie? Więc no, przerywniki przeważnie będą z początku, jeśli jakieś są. A teraz obejrzmy sobie wizję Molfuriona w tym lesie, przepraszam. Przepłaszam. Sorry. Kurde. XD. Ten las wycierpiał równie wiele jak Ashenvale. Potworna plaga zabiła niezliczone hektary lasów. Gdybyż tylko druidzi mogli... Ziemia się zatrzęsie. No właśnie. Ziemia się rozpada! Ten ból nie do wytrzymania. No nieźle. Prastare duchy lasu, błagam was, pokażcie to, co pozostaje u mnie przed mym wzrokiem. To by się spodziewał. Pokażcie, co szkodzi tej ziemi. No co? Dach świata. Otóż to. Widzę zamrożoną krainę Northrend na dachu świata. Ziemia tam pęka. No kto by się spodziewał? Ale dlaczego? Cóż powoduje tak potworne zniszczenia? Dalej się zakręcał? Wiedziałem. A, w drugą stronę. Nagi. Tak. Nic się nie oprze mocy oka. Już wkrótce wrogowie mego pana zginą, a ja odbiorę swą nagrodę. No nieźle. I Widon. Dziękuję wam, nieźle. Potężne duchy. Wiem już, co trzeba zrobić. Obiecuję wam, ta zdrada nie pozostanie bez... No i uciekają do lasu. Łupać drewno. Wysadziły się te duszki. Ojej. Jak to? Nieładnie. Lejeń. Drugi lejeń. No nieźle. Dobrze, to teraz mamy dalej. Ruiny Dalaranu. Malfurion powraca do bazy naszych elfów. Aha, chciałem kliknąć, aby ostrzec moje fiterandę, ale nie wie, że Harambe umarła. Majew, musimy działać szybciej. Illidan rzuca zaklęcie, które rozrywa tak świata. Musimy... Hola. What the fuck? Przykro mi, Shando, ale kapłanka poległa. Wsparliśmy grupę wojowników przymierza w walce z nieumarłymi. Dzielnie stawała, ale na własne oczy widziałam, jak ginie. Martwa? Tyranie, serce moje, o jakie smutne. Powinienem tam być. Wciąż możesz ją pomścić, Shando. Zaatakujmy wspólnie Illidana. To zanim przybyliśmy do tej zapomnianej przez bogów krainy. To on jest powodem twojej straty. To się zgadza. Shando? To książę Kael'thas, sojusznik, o którym ci wspominałam. Witaj, wielki druidzie. Mm-hmm. Moi zwiadowcy potwierdzają, że Illidan i jego nędzne węże założyli bazę w ruinach Dalaranu i wykorzystują jakiś klejnotopodobny artefakt w przedziwnym rytuale. No tak. To na pewno oko Sargerasa. Tylko dlaczego niszczą dach świata? Bo mogą. To nie ma znaczenia. Nie pożyją dość długo, żeby dokończyć rzucanie tego zaklęcia. Illidana trzeba powstrzymać. To jest twój bułat, a ty go chcesz zabić? Jak możesz? Dobra, i to jest misja z cyklu... Ojej. To jest misja z cyklu... Zniszcz bazę. Mamy mało czasu na to. Ale da się to zrobić. To nie jest tak, że jest ciężko. No, ludzie sobie radzą. Zatem szybko zróbmy to w ten sposób. Zróbmy wam takiego buffa. Ojejku, zróbmy wam... W sumie możliwość latania to też nie byłaby głupio wcale. Aha. Dobrze, ale to nie teraz mam to na głowie. Rozumiem, że w dół raczej tu nic nie powinno być, tak? W tę stronę. A przynajmniej nic specjalnie groźnego. I co to jest to?
Tu jest Dalaran, wejście do Dalaranu. Tu jest pewnie baza nieumarłych, co? Tak myślałem. A co daje rozbluskowane? Badania. Dobra, cokolwiek, te smaki jakieś dziwne są. Ale przynajmniej sobie nimi poskautujemy te tereny. Tutaj. A ty leć. Bo leć tu takim slalomem. Dobra. Chociaż tyle. Ludzki paladyn. Nam się go uwolnić, to może wesprze nas w walce. Też tak myślę. Dobra, to jest druga baza, która mnie zabija. Dobra, czyli rozumiem, że tu są dwie bazy nieumarłych i one raczej będą nas nękać, no, co raczej jest, powiedzmy, logiczne, ale myślę, że możemy sobie pójść do tego paladyna. Mógłby naprawdę nam pomóc dużo. Potrzeba więcej drewna. No to łupaj. Łupaj drewno, łupaj. My już pójdziemy tam wtedy zaatakować. W sumie do tego paladyna. Margrove, the Defender. Rozumiem, tutaj jest wejście, okej. Okay. Też może być. Winni będą cierpieć. Himeła. Dobra, są mi nagi. Nadszedł czas. Dobrze, Kaldas będzie raczej nas bronił, a przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie. Ojej, koboldy się zagnieździły w Dalaranie. Znaczy no, nie dziwię się poniekąd. Winni będą cierpieć. Dobra. Znusznika potrzebuje pomocy. Aha. Drzewo się robi. Myślę, że i ogniki badania się przydadzą. N studnie nam porobią. Dobra. Musimy się śpieszyć. O, wy się nie podleczycie tak łatwo. Hełm męstwa. Przydać się. Oczywiście. Jesteś bardzo niemęski. Mówi ci to twoja przyjaciółka? Cokolwiek. Dobra, wrota do podziemi. Idziemy dalej. Tutaj, my chcemy dojść tutaj, więc może kliknę, żeby jak najszybciej tam iść i niech poprowadzi nas to. Myślę, że ty tam możesz sobie błysnąć i użyć tego. Wy możecie krzyknąć, to też się przyda raczej. Dobrze. Fajnie, że ty wziąłeś Księgę Inteligencji, jakiej nie potrzebujesz. Czuję, jakie zaklęcie rozrywa dach świata. Trzeba to zakończyć. Dobra, ty może stój bardziej z tyłu. Czas na łowy. Twój budynek jest gotowy. Musimy się świecić. Twój budynek jest gotowy. No nieźle. O Jezus, ale porobił. Za sprawiedliwość. Dobra. Umarł. Oj, tam. Potęga sprawiedliwości zawsze przemoże siły ciemności. Wspomogę was w walce z tymi potworami. Dobra, to może najlepiej wesprzyj to. Sprawiedliwości. Dobra, i idziemy. Do bazy wrócimy. On jest uwolniony, więc już mamy, powiedzmy, kolejnego bohatera, który nam pomoże. Wesprze nas właśnie w ten sposób. Spoczko, mi to pasi. Potrzeba więcej drewna. No to łupej. To łupej, łupej. Dobra. To się buduje. Damy wam takiego buffa jeszcze tutaj. Za chwilę damy tym łuczniczkom to. Dobra, za chwilę te buffy się rozda bardziej. Nie mogę czekać. Dobra. Ashal Teradas. Dobra, umarło wszystko nam tutaj. Może skorzystajmy ze studni, niech nas podleczą. Wejdziemy sobie do nich do bazy, oni też nas troszeczkę powinni podleczyć, nasi sojusznicy. Dobra, i stójmy przy nich tutaj, oni nas będą leczyć, to też spoko. Damy tobie takie szkolenie. Tutaj ogniki, może się postarajcie podleczyć. Tutaj nam się robią badania. Troszeczkę trzeba przeczekać ten moment. Czy możecie mieć mistrzowskie? Możecie, więc nawet spoko to wyjdzie. Mamy jeszcze 25 minut, a i tak zrobiliśmy spory kawał misji, tak mi się wydaje. Atakuj przywoływaczy magią. Aha, rozumiem, że przywoływaczy będzie trzeba po prostu zabić magią. No dobra, czyli
teoretycznie i praktycznie są nam potrzebne te jednostki. Dobra, wy sobie tutaj poradzicie, no bo bez przesady. Musimy się śpieszyć. Koniec. Dobra. Coraz bliższy. I co, i tędy wyjdziemy, no bo jak polowanie. Inaczej. Potrzeba więcej. 175, no miasto debilizm, no ale dobra. To tu też? Nie, tu nie, okej. Okay. Dobra, wchodzimy do miasta. Nie wiem, którędy będzie najlepiej, zakładam, że tędy, więc wchodzę. Nadszedł czas. Dobra, oni są jakby zbejtowani. Dobra, ty będziesz mógł leczyć, więc to też jest spoko opcja. Weź może przynieść to drewno sobie. Dobra. Idziemy, bejtujemy. Dobra. Żeby się nie bić specjalnie w bazie. Za sprawiedliwość. Dobra. Dobrze. Badania zakończone. Póki co idzie spoko. Wszystko zgodnie z planem. Musimy się śpieszyć. No musimy, no ale co zrobisz? No, co zrobisz, no? Andora. No zmienimy tutaj czas. Lecz to. Aj, padło, no. Cholera. Nie tak to miało wyglądać, ale dobrze. Może najpierw to. Tak dla pewności, wiecie. Jak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie najbezpieczniej zaatakować najpierw to. Dobrze. Tu nie możemy dać żadnego buffa im jeszcze. Taby zaraz damy mistrzowskie. Dobra. Oby to się szybko udało. Musimy się śpieszyć. Dobra. Mamy mięso armatnie, które nam tam ich przeatakuje. Nie mogę czekać. Dobra, wyryknijcie sobie. Dobra, póki co idzie spoko. Krzyknij sobie raz jeszcze. Szybko się podlecz. Dobra. Idzie spoko. Idzie spoko. Póki co bez jakichkolwiek strat, więc to jest jak najbardziej na plus dla mnie. 275 jeszcze nie mogę. Oho, to jest baza jakaś. Dobra, no to co? Go in. Oj, Lidon. Aha, bo tu już są te przewoływaczki. No nieźle. Troszeczkę się chyba rąbałem. Muszę brzydko powiedzieć. Ale to nic. Oła. Dobra, uciekamy stąd, bo nas porobią. Bo nas porobią, a my tego raczej nie chcemy. Szybko, gdzie jest? Tu, dobra. Ożywiamy Majew. Dajemy to. I co? I lecimy w full jednostki, co? Zaatakowali wroga. Driady jak najbardziej. Łuczniczki też, myślisz, spoko się nadadzą. No, ale moglibyście już mnie nie atakować jednak, tak myślę. Byłoby fajnie. Potrzeba więcej drewna. Dobra. Plan był dobry, ale nie pykło. Jestem gotowa. Mamy 15 minut. Bo trzeba zabić... Czekajcie. Przywoływaczy magią trzeba atakować, a jedyną najczystszą magią są te smoczki. Więc teoretycznie trzeba byłoby też ich porobić kilka. No dobra, zrobimy tak. Tu porobimy mięso armatnie, które będzie się wbijało. Inaczej tego nie nazwę. Sam Lida nas atakuje, pomocy. Miasto strażnika potrzebuje pomocy.
Nordora. Dobra. Atakować! W imię Nordrasila! W pięknych okolicznościach! Lipa. Co grozi? Jestem gotowa. Sprawiedliwości stanie się zadość. Haha. Wyzwałem to od najgorszych. Dobrze, te duszki mi się tutaj respią, tak? Respią się, dobrze. To jeszcze za dwa zrobimy. Badania zakończone. Dobra, full armię robimy. Full armię, nie ma co się tutaj nad tym zastanawiać. Weźcie się, wyleczcie i tutaj. Dobra. Pancerz, no dałbym wam pancerz, ale troszeczkę lipnie stoimy tutaj z zaopatrzeniem. Dobra, postawimy drzewca z powrotem. Bo nie jest tam nam bardzo potrzebny. Marnujemy tutaj czas. Czy ja wiem, czy tak marnujemy? Ja bym tego przynajmniej tak nie nazwał. Dobra, miś. Oj, wybaczcie za zegarek, oczywiście jak zwykle na prop się zegarek przerywa. Jestem gotowa. Coś beautifulnego po prostu. Musimy się śpieszyć. Dobra. No to zróbcie jeszcze jedną dryadę w takim układzie. Dobrze. Tutaj jeszcze was porobimy kilka. Duszki są. Nie wiem, co one nam na dobrą sprawę dają. Jestem gotowa. Robię je, bo tam było pokazane, że one potrafią jakąś magią coś tam robić. Biją je na ziemne i latające. Co to jest? Powoduje, że kiedy zaskoczyła obrażenie, znika z tego świata, co na jakiś czas je pozwala jej unikać dalszych obrażeń. Zaklęty smok rozsadza negatywną energię magiczną, która rani pobliskich wrogów, jeśli rzucają czary. Aha. Dobrze, czyli teoretycznie to jest spoko sprawa i bardzo istotna, jakby nie patrzeć. Więc jak najbardziej sobie to zrobimy. Twój budynek jest gotowy. Dobra. Potrzeba więcej drewna. Który grupujemy armię. Oni po prostu zrobią mi za mięso armatnie, które będzie jakby odwracać uwagę. To jest chyba najlepsze sformułowanie. Odwracać uwagę przeciwników. Tych duszków mamy dużo. No one powinny nam, ogników, oni powinni jak najszybciej zbierać nam. Ojej, duże koszta już. Spaczka, no trudno. Powinni jak najszybciej zbierać drewno, żeby dawać buffy. Tak w skrócie. Jak tam Keltas? No nieźle. Nawet bardzo. Dobra. 225 potrzebujemy. Okej, okay, nie ma problemu. Chwilkę poczekamy. Oświeć mą drogę. Mamy 225. Śpiący się obudził. Okej. Śpiący się obudził. Pośpiesz się. Twój ruch. Musimy się śpieszyć. Myślę, że jednak zrobienie armii byłoby fajniejsze, gdybym zrobił to na przykład. Coś jest nie tak. Na twoje wezwanie. Nie, nie tak. Co grozi? W ten sposób pod kontrolą jeden was. Za Kalimdor. I chodźcie tutaj. Na twój znak. Oświeć mą drogę. Dobra, ile tu jeszcze wyjdzie? Tu wyjdzie jeszcze to. Więc robimy 3, to jest 6. I no zrobimy jeszcze jednego smoka. Dla pewności chcę, żeby te smoki nam naprawdę tam porobiły przeciwników. Czas na łowy. Kontrol 2 już mamy. No nieźle. Nie mogę czekać dłużej. Kozacka armia. Tych driad trochę dużo mam, ale dobrze. Niech będą, raczej nie zaszkodzą nam. Dobra, przetestujmy naszą armię. Tak pięknych okolicznościach przyrody. Musimy się cieszyć. Inni będą cierpieć. Dobra. Za sprawiedliwość. Okej, poumierali. My praktycznie również bez strat. Tytuł, wy tu. Dobra, i mamy full armię, więc was dajemy pod kontrol 4. Ojej, ojej, ziemia się trzęsie. Dajemy was pod kontrol 4. Oko niszczy ziemię. Ten ból jest nie do zniesienia.
czas na łowy. Dobra, może sobie to zniszczymy. Sprawiedliwość. Just for sure, nie? Dobra. Czas na łowy. Miasto zakończy kawałek pomocy. Dobra. Sprawiedliwości stanie się zadość. Wy po lewo, wy na prawo. Koniec jest coraz bliższy. Ale... Dobra. Control 3. Możecie się już tam wbijać. I dajemy elfy. Dajemy czadu. Co grozi tej krainie? Sprawiedliwości stanie się zadość. Coś jest nie tak. Dobra. Czy to inwazja? Marnujemy tutaj czas. W imię lasu. Szybko, Malfurion. Zrób tak. I lecz swoich. Ty stwórz to. Control 4, wbijacie się, żeby to porobić. Marnujemy tutaj czas. Dobra, szybko lećcie. Dobra. Oni biją te jednostki. Dobra, przywołaczki padną raczej. Widzicie jednak, to jest dobra taktyka. Otóż to. Zrobiło się to, co chciałem, żeby się stało. No co prawda straciliśmy prawie całą armię, ale na luzie wykonałem misję. Nie! Zaklęcie nie jest gotowe! Nie jest gotowe! Boom! To już koniec, bracie. Cóż? Twoje podłe intrygi kończą się tu i teraz. Illidanie Stormrage, niniejszym wskazujecie na śmierć, za narażenie na zgubę niezliczonych istnień oraz zagrożenie równowadze świata. No to, chłopie, namieszałeś. Zbyt wiele krwi przelano przez ciebie, Illidanie. Nawet w tej chwili czuję, jak ziemia Northrend drży z powodu twojego zaklęcia. Tym razem nie skończy się na uwięzieniu. Ups. Osobiście wykonam wyrok. O, ale chętna. Głupcy! Czy wy tego nie widzicie? Moje zaklęcie uderzy w nieumarłych, naszego wspólnego wroga. Moim celem jest zniszczenie fortecy. No tak, ale na chłopie, no. Na koronie lodu. Kosztem innych? Bez zwracania uwagi na koszty, przez ciebie zginęła Triandę. Co? Ale pani, kapłanka może wciąż żyć. Prąd poniósł ją w dół rzeki, ale założenie, że jest martwa, to... Zamilczkę! No i się wydało. Powiedziałaś, że zginęła na twoich oczach. Okłamałaś mnie! Naszym głównym celem było schwytanie zdrajcy, Shando. Potrzebna mi była twoja pomoc, a wiedziałam, że podążyłbyś za nią, a szansa by przepadła, ja... Ty, shut the fuck up! Kto jest teraz zdrajcą, kobieto? Natychmiast ruszam na poszukiwania. Bracie, mimo wszystkiego, co nas dzieli, musisz mi uwierzyć, że nigdy nie skrzywdziłbym Triandę. Pozwól mi sobie pomóc. Moje nagi mogą dla nas przeczesać rzekę. Pozwól mi chociaż na tyle. Dobrze. Co? Po wszystkim, co zrobił... To jest jego brat. No bez przesady. Cisza! Z tobą się później porachuję. Chodźmy już, bracie. No nieźle. Coś czuję, że będziemy chyba kontrolować w następnej misji Illidana. Także spoko, jaram się tym mega. A w tym momencie zostaję zmuszony pożegnać się z wami. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!